Kocimiałk to nowy magazyn, który trafił na lokalny rynek. Wydaniem tego bezpłatnego miesięcznika zajęła się Fundacja Cieszyński Zwierzogród, a poświęcony jest niezwykłym mieszkańcom Zwierzogrodu, czyli kotom. Nazywam się Anna Wnuk i jestem redaktorem naczelnym nowego kociego magazynu w Cieszynie, Kociego Miałku. Koci Miałk, nowy magazyn, no właśnie, co to za magazyn, gdzie ten magazyn przede wszystkim można dostać i czy to w wersji takiej darmowej? Tak, magazyn jest dostępny w wersji darmowej, jest wydawany przez Fundację Cieszyński Zwierzogród w ramach projektu Narodowy Instytut Wolności Korpus Solidarności. W związku z tym ideą tego magazynu jest tak naprawdę edukacja na temat generalnie w jaki sposób zajmować się zwierzętami, ale również też promocja samej idei wolontariatu, no i oczywiście działań fundacji. Jeżeli chodzi o dostępność, to jest to magazyn bezpłatny. Możliwe jest również zobaczenie go w wersji online na naszej stronie internetowej. No i w takich kluczowych, powiedzmy, punktach w naszym mieście, w Centrum Informacji Turystycznej, w Galerii Stella jest do zdobycia, w bibliotece, w kawiarni Presso, w Kornelu i Przyjaciołach, w tramwaju, więc takie kluczowe, że tak powiem, miejsca, jeżeli chodzi o Cieszyn, no to obstawiamy. No ja już ten magazyn widziałam, jest bardzo pięknie wydany, na to też warto zwrócić uwagę. Dziękujemy bardzo, no nie będę ukrywać, że jest to rola mojej koleżanki Oli i moja, no poświęciłyśmy bardzo dużo czasu i energii, bo zależało nam na tym, aby wyglądał on profesjonalnie i żeby przyciągał uwagę okładką i mam nadzieję, że to się udało. Magazyn to miesięcznik, czyli raz w miesiącu tutaj trzeba się rozglądać za nowym wydaniem. Dokładnie tak. Planujemy, aby zawsze mniej więcej między 10 a 15 dniem każdego miesiąca magazyn pojawiał się po prostu na rynku. No właśnie, no tu wiem, że pani jest redaktor naczelną, ale szukacie też, jeżeli ktoś by chciał na przykład pisać, jeżeli ktoś by był chętny, zainteresowany jakimś wsparciem, pomocą, żeby coś przygotować, zdjęcia zrobić, napisać jakiś artykuł, to jak najbardziej można, czy nie jesteście zainteresowani? Jesteśmy zainteresowani jak najbardziej. Jest to inicjatywa wolontariuszy, więc to, że ja jakby mam pieczę nad tym magazynem, nie oznacza, że ja go piszę. Jakby jest to praca zbiorowa, wolontariusze różni, i ci trochę starsi, ci trochę młodsi, a więc jeżeli ktoś ma jakąś sobie nutkę takiego dziennikarza i chciałby się rozwijać w tym kierunku, to ja serdecznie zapraszam. Oczywiście tematy kocie. Tak, tak, oczywiście tematy kocie, natomiast tych tematów jest mnóstwo, bo no generalnie świat zwierząt jest światem jakby bardzo interesującym i tutaj jest naprawdę wiele tematów, od samych zachowań, po jakby to, w jaki sposób się nimi zajmować, na co mogą chorować, jak je żywić, jak się opiekować. No szczerze mówiąc, mam nadzieję, że fundacja będzie prowadzić ten magazyn przez wiele lat, bo tematów jest bardzo dużo. Kociakom się magazyn podobał, już widziały? Fundacyjne nie wiem, natomiast moje osobiste trochę go zjadły, więc... Czyli chyba się podobał. Na pewno jest smaczny, no. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.